Byłem pierwszy raz na igrzyskach dla osób po transplantacji, które odbyły się w Lizbonie. Czuć tą taką przyjazną atmosferę, no, wspólnotę, która tam jest obecna. Ponad 7 lat już jestem po przeszczepie. Natomiast sama choroba i niewydolność nerek rozwijała się długo. Trwało to kilkanaście lat. Byłem dializowany, ponieważ już w tym stadium schyłkowej niewydolności nerek konieczne jest wprowadzenie tak zwanego leczenia nerkozastępczego. Trzeba zacząć od tego, że ja jestem z wykształcenia farmaceutą i jestem obecnie wykładowcą nawet farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i chciałem się po pracy zatrudnić w aptece szpitalnej i właśnie tak to w międzyczasie się potoczyło. Najbardziej chyba przeszkadzała mi jednak świadomość wiedzy o lekach, które musimy zażywać po transplantacji. Pojawiło się kilka wątków na temat działania tych leków immunosupresyjnych, które jednak zainteresowały mnie w sposób pozytywny. A od takiej strony psychologicznej, jak ty sobie radziłeś? Miałem na początku sporą blokadę. Nie chciałem o tym rozmawiać. W ogóle myślę, że to jest świetna terapia grupowa w ogóle na nasze spotkania i rozmowy, bo... Witam serdecznie. Strąg rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Ruszkowski. Cześć. Cześć. Witam. Dzień dobry. Na początek chciałem cię zapytać o twój debiut na Mistrzostwach Europy osób po transplantacji i dializowanych. Jak wrażenia? No tak, to prawda. Byłem pierwszy raz na igrzyskach dla osób po transplantacji, które odbyły się w Lizbonie. Przez tydzień właściwie rywalizowaliśmy w wielu konkurencjach. No dla mnie właśnie jako debiutanta było to ogromne przeżycie, ponieważ byłem nowy. Nikogo jeszcze, oprócz oczywiście polskiej ekipy, która była w liczbie 28 osób, ale z pozostałych krajów nie znałem za bardzo nikogo, dlatego wszyscy też rozpoznawali mnie jako świeżaka. Przede wszystkim ogromna impreza, bardzo przyjacielska atmosfera. Każdy właściwie z uczestników, no wiadomo, ma podobne problemy i jest po przeszczepie lub w trakcie dializ. Myślę, że te osoby, które były w trakcie dializ, to jeszcze dodatkową trudność miały, żeby się na tych dializach pojawiać. No, zrobiła na mnie wrażenie ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie zespoły ustawiały się w takiej kolejce. Potem był krótki przemarsz i na koniec jakieś takie przywitanie wszystkich razem, nawet tańce. Ponieważ to się odbywało w parku, to jakieś tam tańce greckie były prezentowane. Ale od razu dało się odczuć tą taką przyjazną atmosferę i no, wspólnotę, która tam jest obecna. Miałem tą przyjemność zaznać właśnie tej atmosfery, tej wspólnoty i naprawdę myślę, że bardzo ciężko jest to tak przedstawić, opisać komuś słowami, to trzeba po prostu przeżyć. Myślę, że jeśli chodzi o Polskę, to w przyszłym roku jest taka okazja, ponieważ Mistrzostwa Świata odbywają się w Dreźnie, czyli nie aż tak bardzo daleko od nas, więc będzie można pojechać nawet na wycieczkę. Jak twoje starty, w jakich dyscyplinach startowałeś? Tak, no więc moją taką ulubioną dyscypliną jest tenis ziemny i tam zapisałem się na tenis ziemny, który trenuję od mniej więcej roku, także jest też, stawiam pierwsze kroki w tej dyscyplinie. No, niestety nie udało mi się wyjść z grupy, także zagrałem 3 mecze, ale ogromne doświadczenie przede wszystkim, które odebrałem. Poznałem nowych przeciwników. Grałem z kolegą z Włoch i z kolegą ze Szkocji.
I z naszym kolegą Wojtkiem, który też no, po przyjacielsku udzielił mi wielu, wielu rad, jako już też uczestnik poprzednich spotkań w tenisie. Zresztą podobnie jak nasz kolega, który zdobył złoty medal, Łukasz Bojanowski, też ciepłymi słowami jak gdyby wspierał mnie na duchu, że może jeszcze coś spróbuję i osiągnę. I drugą konkurencją było rzut piłeczką palantową, to taka też moja ulubiona dyscyplina, która no o włos jak gdyby otarłem się o podium, ponieważ niecałego metra zabrakło mi do trzeciej. Najlepsze dla sportowca czwarte miejsce. Tak, najlepsze dla sportowca czwarte miejsce, także no postaram się właśnie na kolejnych spotkaniach, kolejnych igrzyskach to jakoś poprawić, może uda mi się gdzieś poćwiczyć na otwartym terenie, żeby coś tam, ten metr, półtora jeszcze dalej rzucić. No i pięknie, czyli to, co cenne doświadczenie zdobyłeś, wykorzystasz je na kolejnych zawodach. Tak. Ogólnie cała impreza dobre wrażenie zrobiła na tobie, tak? Tak, dobre wrażenie i tak jak właśnie to, co zauważyłem jako pierwszy, pierwszy raz będąc na tej imprezie, to świetne w ogóle podejście mieszkańców do nas, do osób reprezentujących swoje kraje. My chodziliśmy ubrani w no, jednakowych strojach jako reprezentacja Polski, także byliśmy na czerwono i chodząc nawet po mieście w takich grupkach 4-5-osobowych byliśmy rozpoznawani zarówno przez, myślę, Polonię, jak i przez turystów z Polski i wszyscy doskonale wiedzieli, jaka impreza odbywa się właśnie w Lizbonie. Identyfikowali nas z tą grupą i kibicowali przede wszystkim i trzymali kciuki, zresztą no bardzo, bardzo sympatyczny odbiór. Ja się pierwszy raz spotkałem z taką sytuacją właśnie, że chodząc w barwach narodowych gdzieś tam jesteśmy wspierani przez rodaków. Tak, to jest fantastyczne. Akurat przypomniała mi się sytuacja, jak byłem w Maladze w 2017 roku i podczas biegu na 5 kilometrów, gdzie już no, tych sił zaczynało ubywać. Usłyszałem gdzieś z daleka właśnie głosy Polaków, turystów lub właśnie tam mieszkających osób, którzy zaczęli krzyczeć Polska i nagle nową energię dostałem i ruszyłem do przodu, więc to jest na pewno wspaniałe. A może teraz cofnijmy się trochę w czasie, no bo wiadomo, startowałeś w takich mistrzostwach, w takiej imprezie, więc to oznacza, że jesteś po transplantacji. Kiedy się u ciebie pojawiły dolegliwości zdrowotne, od czego się zaczęło? No tak, ja jestem po transplantacji nerki. W roku 2017 w styczniu dostałem ten telefon, który no, doprowadził mnie do tego oczekiwanego przeszczepu nerki. Natomiast, czyli no, ponad 7 lat już jestem po przeszczepie. Natomiast sama choroba i niewydolność nerek rozwijała się długo. Dokładnie nie jestem w stanie tutaj podać ram czasowych, ale trwało to kilkanaście lat. Zaraz po skończeniu studiów dowiedziałem się, że moje parametry wydolności nerek są słabsze. Pojawiły się jakieś właśnie patologiczne wyniki, które sugerowałyby rozwój choroby. Dokładnie jest to kłębkowe zapalenie nerek. To były jakieś badania kontrolne? Tak. To właśnie to był też taki i przypadek, i trochę taki dołujący, ponieważ te badania kontrolne zrobiłem do mojej pierwszej pracy, która miała się rozpocząć, i ponieważ miała to być praca w szpitalu, to
to miałem poszerzone badania i jak zobaczyła to moja przełożona, to od razu wysłała mnie na konsultację. Okazało się, że właśnie no, ta choroba zaczyna się rozwijać, czyli kłębkowe zapalenie nerek, które w odległym czasie prowadzi, czy może prowadzić do niewydolności nerek i ostatecznie do przeszczepu. U mnie miała miejsce po takiej dokładniejszej diagnostyce, czyli konkretnie biopsji nerki, potwierdziły się te wstępne sugestie lekarzy, nefrologów, że to jest właśnie to schorzenie. No i to kłębkowe zapalenie nerek utrzymywało się przez lat kilkanaście, 18 lat nawet. Doprowadziło do no, po prostu niewydolności nerek takiej schyłkowej. I w roku 2014 już miałem na tyle złe parametry, słaby klirens nerkowy, że lekarze podjęli decyzję, żebym zaczął badania kwalifikujące do przeszczepu. Także w roku 2015 w czerwcu byłem wpisany na ogólnopolską listę osób oczekujących. A czy byłeś dializowany, czy udało ci się uniknąć dializ? Tak, byłem dializowany, ponieważ już w tym stadium schyłkowej niewydolności nerek no, konieczne jest wprowadzenie tak zwanego leczenia nerkozastępczego w formie dializ. Są dwa rodzaje dializ. Jedna to hemodializa, gdzie pacjenci są co drugi dzień podłączani do dializatora. A ja skorzystałem z tej drugiej opcji, a mianowicie dializy otrzewnowej, czyli przeprowadzałem w domu taką nocną dializę trwającą 12 godzin, czyli podłączałem się do aparatu tak zwanego cyklera wieczorem i odłączałem się rano. Także I to stało. W tej sytuacji to codziennie wtedy się podłączasz? Tak. Codziennie się podłączałem. No, to trwało, cały ten cykl dializ u mnie nie trwał długo, niecały rok. Okej, a czy to jakoś przeszkadza w spaniu, czy nie wpływa jakoś znacząco na sen? No przeszkadza. No, znaczy sam aparat, jak gdyby jest to urządzenie zasilane prądem, czyli no, pracuje. Do jamy otrzewnowej wpuszczane są, czy wpływają płyny dializacyjne, które na zasadzie błona otrzewnowa działa tutaj jako membrana filtracyjna, czyli na zasadzie takiej przesącza naszą krew z tych toksyn, które nie zdołały usunąć nerki i potem ten już zanieczyszczony płyn dializacyjny jest odprowadzany do pojemnika takiego, można powiedzieć, brudnego pojemnika z oczyszczonymi toksynami. Wspomniałeś, że te badania, na których wyszła właśnie informacja, że coś z nerkami się zaczyna dziać, były do pracy w szpitalu. Czy miałeś już jakąś wiedzę wtedy na temat transplantacji? Znałeś kogoś, kto jest po, czy ta wiadomość w późniejszym czasie jakoś tak mocno na ciebie wpłynęła? No właśnie, no przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że ja jestem z wykształcenia farmaceutą i jestem obecnie wykładowcą nawet farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i chciałem się po pracy zatrudnić w aptece szpitalnej jako farmaceuta i właśnie tak to w międzyczasie się potoczyło. Także jak najbardziej jestem osobą świadomą po studiach medycznych i dużo o tym wiedziałem. Wiedziałem, na czym polega transplantacja, chociaż najbardziej chyba przeszkadzała mi jednak świadomość
wiedzy o lekach, które musimy zażywać po transplantacji, ale później z czasem jednak to wszystko się wyjaśniło w mojej głowie i to są leki, to jest grupa leków, która faktycznie ma działać, obniżając odporność, ale utrzymuje nas naprawdę w dobrej formie. A czy według ciebie właśnie taka znajomość tematu, tego, z czym się mierzymy, czy pomaga, czy przeszkadza? Bo rozmawiając z ludźmi, którzy gdzieś tam są często na początku choroby, a w przyszłości gdzieś tam powiedzmy pojawia się temat transplantologii, to już zdarzyło mi się słyszeć takie opinie, że ja wolę nie wiedzieć i tak dalej. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ale jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Tak, to jest ważne. To masz rację, że można do tego podejść od dwóch stron, czyli za duża świadomość przeszkadza i może faktycznie te osoby, które są bardzo, bardzo świadome, to na początku może im to przeszkadzać. Mogą się za bardzo jak gdyby przejmować niektórymi aspektami, tak jak w moim przypadku na przykład lekami, ale uważam, że ta świadomość, którą nabywamy w rozmowach z lekarzami przed przeszczepem i później w tym początkowym okresie, jest bardzo ważna, bo to jest sytuacja, która nam klaruje jak gdyby naszą dalszą egzystencję po przeszczepie. No akurat też byłem w takiej sytuacji, gdzie akurat zachorowałem jako dziecko, więc dużo informacji do mnie nie docierało. W późniejszym czasie no już chciałem jednak jak najwięcej wiedzieć, żeby też być przygotowanym na to, co mnie może spotkać, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo ja po prostu akurat jestem osobą, która woli wiedzieć i być przygotowanym na to. Choć no też tak jak wspomniałeś, no różnie każdy może to odbierać i podejrzewam, że też są osoby, dla których może zbyt duża wiedza będzie utrudnieniem, ale mimo to uważam, że jednak lepiej wiedzieć więcej niż mniej. I jak już powiedz, jak ten telefon zadzwonił, jak jechałeś, to jak już to wszystko wyglądało, ucieszyłeś się? Tak, ucieszyłem się i to była taka też spora ulga, ponieważ wiadomo, że dializy prowadzone w domu, one są wygodne z tego punktu widzenia, że jesteśmy w domu, jakby nie było, natomiast nie są do końca w 100% skuteczne i nie oczyszczają tak krwi jak prawdziwa nerka, jak prawdziwy narząd. Stąd też mój stan nie był dobry. No, ja byłem zmęczony, miałem wysoką kreatyninę, wysokie parametry niewydolności nerek, znaczy dość takie wyraźne parametry tej niewydolności i to wszystko wpływało na moje funkcjonowanie codzienne. I wiedziałem, że czułem, że po przeszczepie wrócę do normalności i faktycznie ten organizm mu się odbuduje. Miałem takich kilka objawów, które chyba każdy doświadcza, kto czeka na przeszczep, które się gdzieś pojawiają na skórze, to jest świąd skóry na przykład, czy ogólne zmęczenie, niska hemoglobina. Musiałem specjalnie jeszcze dodatkowo aplikować sobie erytropoetynę, która stymulowała produkcję krwinek czerwonych. Także organizm jest osłabiony, jest też de facto narażony na infekcję i to nie jest normalne funkcjonowanie. Dlatego po tym telefonie, jak tylko otrzymałem telefon, ucieszyłem się i właśnie z takim ogromnym optymizmem jechałem do szpitala na ostatnie kontrolne badania przed operacją. Czy wiesz, jak długo trwała operacja?
Tak, lekarze później mi mówili, że to około 2 godzin, także mniej więcej. I sprawnie poszło wszystko. Tak. A ten moment, jak się obudziłeś, pamiętasz swoje pierwsze myśli? Tak, to znaczy kontynuacja tej radości, że wszystko jak gdyby zaskoczyło, bo chyba pielęgniarka z tego co pamiętam właśnie powiedziała, że nerka nowa wystartowała i mocz jest produkowany, stąd też no już wiedziałem, że będzie dobrze. Długo leżałeś w szpitalu? Nie, właśnie 6 dni. To było w szpitalu w Poznaniu i po 6 dniach już mogłem iść do domu. Oczywiście to nie było takie. No na początku nie wychodziłem, jak gdyby byłem, to było w styczniu, zima, dosyć zimno, także bałem się infekcji. Na pierwsze spacery to gdzieś tak dopiero po 3-4 tygodniach. Okej, a powiedz mi, czy sport był w twoim życiu wcześniej, przed transplantacją? Sport sporadycznie. Od zawsze jeździłem na rowerach i to chyba rower był moim takim, taką ulubioną moją dyscypliną. Natomiast akurat teraz na zawodach tutaj osób po transplantacji, tą konkurencją rowerową jest tylko rower taki szosowy, który nie do końca mi leży. Ja zawsze jeździłem na rowerach górskich i takie terenowe jak gdyby i przełajowe trasy robiłem. Tak, rower najbardziej. Później trochę piłka nożna, teraz też się interesuję piłką nożną. Może trochę tak jako amatorsko, jako kibic bardziej obecnie, natomiast wcześniej coś tam pogrywałem, ale nigdy nie byłem, powiedzmy, bardzo zaangażowany w sport. Tutaj na pewno byśmy na temat piłki mogli osobną rozmowę zrobić. Ja też tak pytam o sport, bo oczywiście zachęcamy do aktywności i osoby po transplantacji, ale myślę, że też ta aktywność na tyle oczywiście, na ile jesteśmy w stanie sobie na nią pozwolić przed transplantacją, też bardzo dobrze wpływa później na jakby rekonwalescencję i wracanie do siebie po operacjach, po zabiegach różnych, bo uważam, że jednak ten organizm i ta pamięć mięśniowa to wszystko jednak ułatwia później powrót. Nie wiem, czy gdzieś tam z twojej strony, z doświadczenia i tego, co w szkole się uczyłeś, czy też ma to jakieś przełożenie? Tak, bardzo ma bardzo duże znaczenie aktywność fizyczna. Nawet zaczynając od tego okresu niewydolności nerek, kiedy pacjenci są dializowani, to nawet najprostsze ćwiczenia, które wykonują podczas nawet hemodializy, nie wiem, jakieś takie ćwiczenia stacjonarne, nie wiem, stacjonarny rower, czy tam same właściwie takie ruchy nogami, czy rękami, jeżeli to jest możliwe, poprawiają parametry wydolności organizmu u pacjentów dializowanych. Zalecany jest ruch, ale to jest zalecany ruch umiarkowany, czyli aktywność fizyczna umiarkowana. Ponieważ z jednej strony przy niewydolności nerek właśnie jest ta niska hemoglobina i pacjent nie jest zdolny w ogóle do intensywnego wysiłku, ale sama aktywność też stymuluje nerki, te częściowo jeszcze wydolne do produkcji krwinek czerwonych, do produkcji erytropoetyny. Stąd też aktywność również ma znaczenie przy nadwadze. Jeżeli ktoś walczy z jakąś nadwagą i ewentualnie z otyłością, to ma to ogromne znaczenie, ponieważ otyłość
No jest, towarzyszy między innymi cukrzycy typu drugiego u osób dorosłych, która to cukrzyca też powoduje uszkodzenie nerek i dbanie o to, żeby faktycznie tą masę ciała zmieścić w prawidłowym indeksie BMI jest bardzo ważne. Myślę, że nie tylko dla osób cierpiących na choroby nerek, ale również innych narządów, które tutaj omawiamy gdzieś tam z kolegami po transplantacji. Tutaj oczywiście też przy okazji zaproszę do naszej grupy osoby po transplantacji i przyjaciele, gdzie staramy się motywować i zachęcać do aktywności. Spotykamy się też praktycznie, nie praktycznie, spotykamy się każdego miesiąca, czy to zdobywając koronę Góry Polski, czy tak jak teraz w tym miesiącu na Jurze, gdzie będą też inne aktywności. Mieliśmy też okazję wchodzić na dwa szczyty wspólnie, z tego co pamiętam, tak? To było Skrzyczne i Czupel. Tak. Pierwszy raz Jak byłem ci się podobało z nami w górach? Tak, pierwszy raz byłem właśnie w Szczyrku i wchodziliśmy na Skrzyczne, wchodziliśmy na Czupel. Później, drugiego dnia, no też debiut, jak gdyby. A świetnie. Rok debiutów. Tak, rok debiutów, świetna atmosfera, naprawdę przyjacielska atmosfera wręcz. No, żal było odjeżdżać po całej imprezie. To wyjście oczywiście wspólne ma dodatkowy aspekt taki motywujący, bo zazwyczaj rozmawiamy, czy tam idąc w grupie, czy rozmawiamy nie tylko o swoich problemach, ale o planach na przyszłość i to jest ogromny plus i zaleta tych naszych spotkań. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dołączyć do pozostałych aktywności i wyjść w góry. Na pewno zapisałem się już to spotkanie nasze na Jurze. No właśnie tutaj to też, czy te mistrzostwa, czy nasze spotkania, wyjazdy z grupy osób po transplantacji i przyjaciół, tutaj też mam takie same odczucia, że taka wspólnota jest i taka pozytywna atmosfera rodzinna. To mi się cały czas podczas spotkań takich w większej grupie, gdzie jest więcej osób po transplantacji, to się prawie zawsze pojawia i powtarza. Także zachęcamy też wszystkich, żeby mogli przyjechać i poczuć to samo, co my. A wspomniałeś już też o planach. Czy masz jakieś swoje plany na przyszłość? Związane ze sportem? Tak, na pewno z aktywnością. Chciałbym doskonalić grę w tenisa przede wszystkim. Chciałbym, tak, no, jeżeli jest to możliwe, to jak najczęściej jeżdżę na rowerze. I chciałbym, żeby ta aktywność fizyczna jeszcze może nie intensyfikować jej, ale zwiększyć częstotliwość, żeby udało mi się na przykład codziennie coś robić, no, tak w cudzysłowie, tą aktywność jakąś taką nawet spacerową czy marszową uskuteczniać. Wiadomo, że nie zawsze jest pogoda na to, żeby iść nawet na spacer. Ale być może jakieś nawet stacjonarne sporty gdzieś tam się pojawią. Chciałbym sobie, nie wiem, może zorganizować jakiś na zimę rower czy tak zwany trenażer tutaj w pomieszczeniu zamkniętym. To byłoby fajnie. Jeśli ktoś nie ma pomysłów na aktywności, to też zachęcamy do obserwowania naszych profili w poniedziałki. Mamy Strong Poniedziałki i bardzo często też udostępniamy treningi, przykłady, pokazujemy możliwości, jak można trenować i ćwiczyć w domu. Także tutaj też można się zainspirować.
No i na pewno też zainteresował, zaciekawił mnie temat, jeśli chodzi o twoje wykształcenie Przepraszam. związane z farmacją, z lekami. Tak. Myślę, że bardzo fajnie, gdybyśmy mogli zrobić osobną rozmowę na ten temat i dokładniej to omówić. A czy może mógłbyś coś zdradzić, jakąś taką w kilku słowach, w kilku zdaniach, coś pokrótce opowiedzieć, żeby też zainteresować słuchaczy do kolejnej rozmowy, w której Tak. byśmy może rozwinęli ten temat? No to wracam właśnie do tego punktu wyjścia, którym gdzieś tam moje świadomości się pojawiły, a mianowicie, ponieważ no, z racji mojego zawodu i wykształcenia jestem farmaceutą i trochę o tych lekach wiem, to w momencie, kiedy zacząłem sam zażywać te leki immunosupresyjne po operacji zacząłem sporo czytać i myślę, że tak pojawiło się kilka wątków na temat działania tych leków immunosupresyjnych, które jednak zainteresowały mnie w sposób pozytywny, a mianowicie tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy porozmawiać i wykorzystać moją wiedzę na temat działania leków, na temat pożądanych działań leków immunosupresyjnych, które okazuje się, że istnieją również, bo zazwyczaj mówimy o niepożądanych i zazwyczaj mówimy, jak to nasz ten, czego w lekach się boimy i dlaczego ulotki o lekach są takie długie i fragmenty na temat działań niepożądanych są tak rozwinięte. Wiadomo, że firma musi się zabezpieczyć, produkująca takie leki, potencjalnie występującymi działaniami niepożądanymi, ale one nie zawsze się muszą pojawiać. Natomiast mnie zainteresowały właśnie te pożądane działania niektórych leków, nie wszystkich, i być może jak zbiorę je. Usystematyzuję tą moje gdzieś tam spostrzeżenia, to spotkamy się i opowiem wszystkim, co zauważyłem w tych lekach. Między innymi jakieś takie rzeczy, których nie spodziewalibyśmy się, że mogą nam dać te leki. No mnie. Oprócz oczywiście zabezpieczenia przed odrzutem na narządu przeszczepionego. No mnie już zaciekawiłeś i zachęciłeś do tej rozmowy. I na pewno z chęcią zwiększę swoją wiedzę też na ten temat. Tak jak wcześniej mówiłem, że lubię być przygotowany, lubię wiedzieć, a tu jeśli jeszcze oczywiście jakieś pozytywy są, no to jak najbardziej chciałbym je poznać. Czy jest może coś takiego, co z własnego doświadczenia, co przeżyłeś, czego doświadczyłeś, co chciałbyś przekazać osobom, które czekają na transplantację? Tak, no przecież trzeba się liczyć z tym, że musimy się pilnować, szczególnie w tym pierwszym okresie po przeszczepie, ponieważ akurat ten pierwszy okres jest bardzo ważny, ponieważ przyjmujemy wyższe dawki leków immunosupresyjnych, które zapobiegają takim ostrym czy też pooperacyjnym powikłaniom. Stąd też te leki z różnych grup, które obniżają odporność i są podawane na początku przez kilka miesięcy w wyższych dawkach, mogą nieść ze sobą ryzyko infekcji. I no, ja sam też doświadczyłem takich infekcji, które gdzieś tam mnie zaniepokoiły no i też spowodowały, że wylądowałem w szpitalu na 2 tygodnie przy infekcji skóry na przykład. Stąd też no, obserwacja swojego organizmu. Zachęcam wszystkim do obserwacji
i raczej nie bagatelizowania jakichś drobnych infekcji, ranek, które dłużej się goją, bo w moim przypadku może nie tyle zbagatelizowałem, bo tak się nie stało, natomiast wydawało mi się, że gdzieś tam w okolicy oka na początku pojawił się taki przysłowiowy pryszcz, który zaraz mi zajdzie, a po 2 dniach okazało się, że mam zajęte już połowę czoła taką infekcją dość niebezpieczną bakterią i musiałem to właśnie wyleczyć antybiotykiem dożylnym już w szpitalu. No to na pewno w pierwszym okresie trzeba zwracać na wszystko uwagę. Ja też akurat tak sobie przypominam, że u mnie wcześniej przed operacją bardzo często bolał mnie brzuch, miałem gorączki i też przez jakiś czas po operacji miałem takie, że jak coś mnie tylko zakłuło, coś mnie zabolało, to jeszcze przez jakiś czas wiązałem to wszystko z tym okresem przed operacją. No ale też trzeba pamiętać o tym, że no każdego z nas może coś zaboleć, zakłuć, ale tak jak mówisz, no nie można niczego lekceważyć, trzeba się obserwować i szybko reagować, bo im szybciej zareagujemy, no to nie dopuścimy do rozwinięcia się, czy to infekcji, czy jakichś konsekwencji. Tak, szczególnie tutaj no po ostatnich kilku latach, gdzie doświadczyliśmy pandemii COVID-u, też leki immunosupresyjne właśnie specyficznie działają przy tego typu infekcjach. Super, na pewno twoje doświadczenie może pomóc wielu osobom. Bardzo ci dziękuję, że podzieliłeś się z nami swoją historią. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się porozmawiać trochę więcej o lekach. Myślę, że to bardzo będzie interesujące i już zachęcamy wszystkich może też do zadawania pytań, jeśli ktoś by miał w komentarzach pod tą rozmową. Także wszystkie te pytania też ci przekażemy i myślę, że jeżeli tylko będziesz w stanie na nie odpowiedzieć, to postaram się. Obiecujemy, no, jeżeli będą jakieś pytania trudne lub coś będzie takiego niejasnego, no to postaramy się gdzieś tutaj też jakieś informacje uzyskać, czy ewentualnie skierować do innych osób, jeżeli ty czegoś nie będziesz wiedział. Także jeszcze raz ci bardzo dziękuję i nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś na koniec dodać? Tak, no ja również dziękuję. No, świetnie było porozmawiać i w ogóle podjąć ten temat. Tak, zachęcam do pytań, postaram się na wszystkie odpowiedzieć i przede wszystkim chciałem pozdrowić wszystkich, którzy no i czekają przede wszystkim i są w takiej niepewności, bo sporo jest pytań przed samą transplantacją i sporo takich no, niepewności, które gdzieś tam dopiero później rozwiązujemy i dowiadujemy się faktycznie, że po pewnym czasie pewne problemy czy jakieś drobnostki nie mają znaczenia. Nasze lęki, które występowały między innymi przed przeszczepem, a propos właśnie tego, jak to będzie funkcjonowało, jak nowy organ będzie funkcjonował w naszym organizmie. Często są wątpliwości, ale myślę, że z czasem to wszystko jest pozytywnie rozwiązywane. A od takiej strony psychologicznej, jak ty sobie radziłeś się z tym wszystkim? Tak, no ja przede wszystkim miałem na początku sporą blokadę
nie chciałem o tym rozmawiać z nikim i raczej uważałem, że to jest moja intymna sprawa i nie chciałem się dzielić z tym, że jestem po przeszczepie, nie. No raczej może nie tyle był to wstyd, co jakiś taki lęk o to, że Czy to czy potraktowałeś to jako jakąś słabość? Być może podświadomie tak, być może podświadomie tak to było. Nie chciałem się zwierzać właśnie z tego. Natomiast znowu w miarę upływu czasu spotykałem coraz więcej osób, szczególnie na tych naszych spotkaniach, gdzie tam się i zrzeszamy, i spotykamy, rozmawiamy ze sobą o swoich problemach i jakichś troskach. To tam nabrałem tej pewności siebie i ponieważ koledzy, którzy się dowiadywali faktycznie, że wiem więcej, to i zadawali mi te pytania, to też uwolniło we mnie taką łatwość opisywania swojego przykładu. No super, to bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że fajne podsumowanie też całej rozmowy. Dlatego zachęcamy do rozmawiania. Wiadomo też, że nie z każdym o wszystkim możemy porozmawiać, ale właśnie tak jak wspomniałeś, w takich grupach, w których się zrzeszamy z ludźmi, którzy mieli podobne przeżycia do nas, którzy nas bardziej rozumieją niż ktoś, kto nigdy nie miał styczności z tematem. Na pewno łatwiej jest się podczas takich rozmów otworzyć i powiedzieć coś o sobie. Tak, to jest świetne w ogóle. Myślę, że to jest świetna terapia grupowa w ogóle na nasze spotkania i rozmowy, bo no, wracamy mocniejsi na pewno. Super, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję również za rozmowę.